Od dzisiaj od godziny 9 ruszyła sprzedaż biletów na mecz Polfarmex Kutno Asseco Gdynia. Mecz odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 roku w poniedziałek o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie. Bilety do nabycia będą w biurze klubu mieszczącego się w Kutnie przy ulicy Kościuszki 26. Pomimo mroźnej pogody kutnianie niechętnie przyszli, by zakupić bilety. Na każdym meczu pan jest? No staram się być. No przeżywam, no. I dobrze się czuję z tym. A długo dzisiaj pan stał w kolejce? Nie, no od 8. Przed 8. To znaczy dziś z pół godziny. No zimno jest, myślałam, że nas wpuszczą do środka, tu niestety marzniemy. A zawsze pani idzie na każdy mecz? To znaczy ja kupuję dla synów. No i muszę stać w kolejce, chociaż synowie grają w kosza też w młodszych drużynach. Bilety można było kupić w cenie 5 zł bilet ulgowy, który przysługuje dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także 20 zł bilet normalny. Sprzedaż biletów trwać będzie od wtorku do piątku włącznie, w godzinach od 9 do 17. Sprzedaż biletów w dniu meczu rozpoczyna się o godzinie 16.30 w kasie biletowej. Dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli zakupić jeszcze biletu, informujemy, że mecz ten będzie można obejrzeć w telewizji. Emitowany będzie w Polsat Sport News.